13 kwietnia w sali widowiskowej pod Pegazem w Skoczowie odbył się maraton podróżniczy w ramach cyklu Przez lądy i oceany wielu kultur. Uczestnicy spotkania podróżowali przez Uzbekistan, Bollywood, Jezioro Bodeńskie, odwiedzili również Peru. Tematy podróżnicze kwitną w Skoczowie, wiemy o tym nie od dziś. Spotykamy się co 2 tygodnie w Teatrze Elektrycznym, natomiast po dłuższej chwili, ponieważ jeden maraton miał już miejsce, wracamy na salę pod Pegazem i tutaj chcemy się spotkać, poświęcić podróżom więcej czasu. 5 prelekcji w jednym miejscu, praktycznie o jednej porze, przy jednym przyjściu, jedna po drugiej, 5 odsłon. Myślę, że będzie to bardzo ciekawe, ponieważ spotykamy różnych ludzi, a oni wszyscy na podróże i na świat mają zupełnie inne patrzenie. I to jest właśnie clue tych naszych maratonów. Dzisiaj udało się zaprosić takich prelegentów jak Krzysztof Krygier, który zabierze nas do Uzbekistanu, Jacek Kisiała, który powie o zawsze tajemniczych, acz pięknych Indiach. Będzie jeszcze spotkanie z Moniką i Mariuszem Rozmusami, którzy zabiorą nas nad Jezioro Bodeńskie, z Piotrem Kilianem, który z kolei zabierze nas w wędrówkę dookoła świata, a na koniec trafimy z Bogusławem Kołodziejczykiem do Peru. Organizatorzy przygotowali również drobne niespodzianki i konkursy. Każdy z prelegentów zada jedno pytanie po swoim spotkaniu, a my jako organizatorzy przygotowaliśmy gadżety, które upamiętnią, umilą to nasze dzisiejsze spotkanie. Na pewno nie braknie ciekawych tematów, na pewno nie braknie przepięknych zdjęć, także sami już czekamy, aby je zobaczyć, aby usłyszeć, co ciekawego w tym naszym cudownym świecie piszczy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Rzymik.